Niszczyciel czołgów M36 opierał się na podwożu M10A1 i, w porównaniu z Wolverine, miał wiele ulepszeń. Najważniejszym z nich było uzbrojenie w nową armatę kalibru 90 mm M3, która była znacznie skuteczniejsza w zwalczaniu niemieckich czołgów, w tym pantery i tygrysy. Ponadto M36 wyposażono w lepszy silnik oraz grubszy pancerz z przodu pojazdu, co zwiększało jego przeżywalność na polu bitwy.